Klub Biznesu Miedź Legnica to jedna z najstarszych inicjatyw tego typu w całej Polsce i funkcjonuje nieprzerwanie od kilku lat. Głównym jego koordynatorem jest Paweł Kościołek, który podkreśla, jak duże korzyści przynosi on samym klubowiczom. Chcemy na tych spotkaniach przede wszystkim, żeby pojawiali się nowi partnerzy, tak zwana nowa krew, nowe rynki zbytu, tak żeby nasi klubowicze, którzy już są, mogli docierać do kolejnych nowych firm, a nowi partnerzy, którzy jeszcze o naszym projekcie może nie wiedzieli albo chcieliby go dotknąć, po prostu mogli go posmakować w cudzysłowie tutaj na miejscu. Podczas spotkania klubowicze mogą wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy innych przedsiębiorców, a także nawiązywać kontakty służące współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Według samych zainteresowanych to świetny pomysł dla lokalnych firm. To jest wyśmienita okazja do spotkania się, do wymienienia doświadczeń, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu na rynku legnickim, a także do nabywania nowych kontaktów z nowymi kontrahentami, z nowymi klientami, wymieniania się właśnie też różnego rodzaju kontaktami między firmami. Bardzo dobry pomysł, tak jak to się mówi, ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka, ale wszyscy czujemy, że wsparcie lokalnego biznesu, lokalnych firm może klubowi pomóc. No i być może po raz pierwszy w historii w tym sezonie będziemy w Ekstraklasie. Dzięki uprzejmości włodarzy klubu Biznesu Miedź Legnica nasza telewizja po raz pierwszy mogła się zaprezentować szerszemu gronu przedsiębiorców. W imieniu TV Regionalna.pl projekt Piłkarskie Niższe Ligi zaprezentował współtwórca programu Radosław Salamon. Ten klub biznesu tutaj funkcjonuje nie od dziś, więc widać, że on naprawdę jest tutaj profesjonalnie zorganizowany, jest wielu przedsiębiorców. No a dla nas jest to niepowtarzalna okazja do tego, aby zaprezentować nasz produkt, nasze możliwości szerszemu gronu odbiorców, potencjalnym sponsorom. Dziękujemy tutaj właśnie organizatorom tego klubu biznesu Miedź Legnica za to, że umożliwili nam taką formę prezentacji. Kolejny lunch klubu Biznesu Miedź Legnica zaplanowano na maj, a więcej informacji na jego temat można zobaczyć na oficjalnej stronie klubu.